Firma Metalfach nieustannie rozszerza swoją ofertę. Nowością jest agregat uprawowo-siewny talerzowy o szerokości roboczej 3 metrów, agregat U741. Jest on przeznaczony do przedsiewnej uprawy gleby po orce, jak i pościerniskowej. Głównymi elementami roboczymi agregatu są talerze o średnicy 510 mm. Dodatkowym atutem jest możliwość współpracy z siewnikiem. W agregacie Metalfach użyto piasty bezobsługowe renomowanej firmy SKF. Zapotrzebowanie mocy kształtuje się na poziomie 90 do 120 km, a głębokość agregatu pracy reguluje się za pomocą wału dogniatającego. Umożliwiono także regulację głębokości pracy skrajnych talerzy. Aby zapobiec przesypywaniu się ziemi poza obszar roboczy w agregacie U741 zastosowano ekrany boczne. Agregat uprawowo-siewny talerzowy U741 został wyposażony w 24 talerze, wał rurowy o średnicy 500 mm i waży około 1100 kg z wałem rurowym i ekranami bocznymi.